To jeszcze, żeby formalności stało się zadość, oficjalnie witam. Radosław Sikorski, były marszałek Sejmu, były minister spraw zagranicznych, obecnie eurodeputowany Koalicji Europejskiej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. PiS ma strategię na sprawę związane z uchodźcami, na politykę uchodźczą, czy zupełnie nie? Kiedy tak pan obserwuje już od ponad 2 tygodni to, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy. Uważa pan, że polskie granice są chronione przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i służby mundurowe w sposób skuteczny, czy też nie? Wydaje mi się, że rząd ma taktykę polityczną, żeby ten konflikt eskalować, bo to odciąga uwagę od innych kryzysów, z którymi się zmaga. Podwyżki dla władz, Lex TVN, nepotyzm, korupcja i parę innych rzeczy. Z danych samego rządu wynika, że już uprzednio setki uchodźców przenikały do Polski przez granicę polsko-białoruską i rozpływały się w Sinondal. Nikt tego nie kontrolował i nie robił z tego kryzysu. A teraz jest kryzys wokół kilkunastu czy kilkudziesięciu osób. Wydaje mi się, że interes polityczny Łukaszenki i PiSu są tutaj zbieżne i dochodzi do koincydencji po to, żeby ten kryzys eskalować. Mówi pan o zbieżności interesów. Kilka dni temu, o czym już wspominałam naszym widzom, mówił pan o tym, że Łukaszenka robi wszystko, żeby zdestabilizować sytuację nie tylko w Polsce, ale w ogóle w całej Unii Europejskiej, czyli rozumiem, że według pana PiSowi też zależy na destabilizacji sytuacji u nas w kraju i w Unii? Łukaszenka ma oczywiście inny interes. Jest w kompletnej izolacji, obłożony sankcjami, także osobistymi. Sam Łukaszenka już jest objęty sankcjami unijnymi i ewidentnie próbuje powtórzyć manewr prezydenta Erdogana, to znaczy zmusić Unię do tego, aby siadła z nim do stołu i wynegocjowała jakiś pakiet rekompensacyjny. Tylko że są różnice w tej sytuacji. Turcja naprawdę miała prawdziwych uchodźców z wojny domowej w Syrii i to naprawdę ją dużo kosztowało. I ten pakiet unijny to była pomoc w żywieniu i zajmowaniu się tymi uchodźcami syryjskimi. A Łukaszenka uchodźców sobie importuje. I zarabia na tym w dodatku, i to nie małe pieniądze. Uruchomił jakieś mosty powietrzne z Bagdadem i paroma innymi miejscami, więc on ten kryzys sam wywołuje. I pamiętajmy, że dopóki ludzie są na granicy po stronie białoruskiej, to władze białoruskie odpowiadają za ich dobrostan. Proszę też pamiętać, mówię to jako były uchodźca, jeden z tysięcy Polaków, którzy w przeszłości, od wielu pokoleń zresztą, musieli szukać azylu w innych krajach. Konwencja genewska mówi, że o azyl trzeba się zwrócić w pierwszym bezpiecznym kraju. I oczywiście Białoruś jest państwem niedemokratycznym i jest niebezpiecznym dla Białorusinów, czy też dla polskiej mniejszości na Białorusi. Ale dla Irakijczyków, Somalijczyków czy Afgańczyków z punktu widzenia bezpieczeństwa fizycznego jest krajem bezpiecznym, więc to Białoruś powinna udzielać im azylu. No dobrze, tylko czy to tłumaczy sytuację, z którą w tej chwili mamy do czynienia? Mam na myśli, panie marszałku, zachowanie polskich służb mundurowych, które wykonują oczywiście rozkazy, jakby nie było, no ale jednak Straż Graniczna, policja, wojsko już także w tej chwili, które nie dopuszcza pomocy prawników, organizacji humanitarnych do tego, żeby tym ludziom dać chociażby jedzenie czy wodę. Czy pana zdaniem to jest dobra strategia polskiego rządu? Bo oczywiście sytuacja jest bardzo trudna, natomiast sam pan podkreśla, że oni są na terenie Białorusi. I teraz pytanie, czy my jako na przykład organizacje humanitarne czy prawne powinniśmy tym ludziom pomagać, czy jednak nie dać się wciągnąć w tę grę Aleksandrowi Łukaszence? To jest bardzo trudny dylemat, ale z takiego geopolitycznego i przyszłościowego punktu widzenia pytam. Państwo polskie ma obowiązek chronienia fizycznego i kontrolowania swojej granicy i ma ten obowiązek wobec swoich obywateli, ale także wobec Unii Europejskiej, bo to jest granica strefy Schengen, granica Unii. Jeśli mamy zachować wolność podróżowania wewnątrz strefy Schengen, bez paszportów, bez wiz, bez kontroli, to ta zewnętrzna granica
musi być pod kontrolą, inaczej system się zawali. Więc Polska ma tu obowiązek szczególny jako gospodarz tej instytucji, agencji Unii Europejskiej, Frontex, która jest właśnie za te sprawy odpowiedzialna. Ale to, co mnie szokuje, to jest stan tej granicy. Znaczy, gdzie rząd był od wielu lat. Ja byłem, powiem pani szczerze, przekonany, że jako była granica między PRL a ZSRR, że tam infrastruktura graniczna z dawnych czasów jest po prostu znacznie mocniejsza, że tam są te wieże strażnicze, te płoty, że to wszystko jest. A jak nie było, to rząd miał wiele lat na to, żeby to zbudować. Znaczy, jak można było wobec tego, co się już działo od miesięcy na granicy białorusko-litewskiej, jak można było nie przygotować się na tą sytuację? Ale rozumiem, że jeżeli chodzi o to podejście, o które pana pytałam, pan uważa, że rząd postępuje słusznie, że przede wszystkim priorytetem jest ochrona polskich granic i na razie pomoc tym ludziom, czy też wpuszczanie ich na nasz teren jest niepotrzebne i właściwie no, bardzo ryzykowne, tak? No, rząd ma wielki dylemat, bo rzeczywiście nie można wykluczyć, że wpuszczenie teraz spektakularne, bo tak jak powiedziałem, to się zdaje się działo od miesięcy i lat, tylko po cichu, że ludzie przekraczali i rozpływali się. Ale teraz stało się to publiczne, więc gdyby rząd ma ten dylemat, boi się efektu zwiększonej podaży, że tak powiem. No a dramatem jest oczywiście sytuacja samych uchodźców. I rozumiem odruchy serca parlamentarzystów, duchownych czy organizacji humanitarnych, ale podkreślić trzeba, że za tych ludzi odpowiada Białoruś. A to, że podpisaliśmy konwencję genewską z 51 roku, właśnie między innymi tam jest potężna kwestia dotycząca uchodźców. Prawnicy w tej chwili, czy właśnie organizacje humanitarne bardzo często na te konwencje się powołują, twierdząc, że do tej pory jeszcze jej nie wypowiedzieliśmy, w związku z tym powinniśmy spełniać jej zapisy, a wyrazem takiego spełnienia zapisów właśnie byłaby pomoc i prawna, i administracyjna, i zwykła ludzka, żywieniowa, czy też jeżeli chodzi o zwykłą wodę do picia. Czy to nie jest argument, który pana przekonuje? Nie czuję się ekspertem od tej konwencji, ale nie sądzę, aby ona oznaczała, że granice mają być otwarte, bo granice muszą być kontrolowane. Więc wydaje mi się, że przestępstwa w tym wypadku popełniają służby białoruskie, które się nie zachowują jak służby państwowe, tylko jak organizacje kryminalne współpracujące z gangami przemytników ludzi. Więc ja już apelowałem i ponowię to w pani programie do Unii Europejskiej, ale także do rządów Polski i Litwy, żeby zawnioskowały o obłożenie sankcjami być może nawet całego personelu białoruskiej Straży Granicznej i OMON-u, bo to są te organizacje, które tych ludzi na granicę dostarczają i próbują wypchnąć. Panie marszałku, tylko problem też polega na tym, że no to chyba nie jest tak, że tutaj ktokolwiek mówi o otwarciu granic i wpuszczaniu wszystkich, no ale po to mamy procedury administracyjne, po to są prawnicy, którzy weryfikują poszczególne osoby, czy rzeczywiście należy im się status uchodźcy, czy nie, żeby właśnie w takich sytuacjach z tych procedur korzystać. Pytanie, dlaczego w tej chwili tego nie robimy? Ja już powiedziałem, że z tych procedur powinna korzystać Białoruś. Ten bezpieczny kraj, w którym uchodźcy się znaleźli. A co się wydarzy, panie marszałku, bo takie pytania od wczoraj się pojawiają, bo wiem, że 4 osoby tam są w bardzo ciężkim stanie zdrowotnym, jeżeli ktoś umrze. To będzie to kolejna zbrodnia reżimu Łukaszenki. Czyli rozumiem, że... właśnie jeszcze jedna sprawa. A ten 2,5-metrowy płot, który chce budować rząd Prawa i Sprawiedliwości na granicy polsko-białoruskiej, to jest pana zdaniem dobry pomysł? To jest rzecz skuteczna, która pomoże w rozwiązaniu całej tej sytuacji? Czy wyrzucanie po raz kolejny pieniędzy w błoto? No ja już pani powiedziałem, że jestem bardzo zdziwiony tym, że rząd tego nie zrobił już dawno. Płot umożliwia monitoring sytuacji. Na płocie można umieścić elektroniczne urządzenia, które będą
które będą rejestrowały stan bezpieczeństwa granicy i powinien być już dawno zbudowany. Włodzimierz Cimoszewicz wczoraj w tym programie mówił o tym, że sierpień to jest taki święty czas odpoczynku w Unii Europejskiej, ale ja zastanawiam się, czy no, w tej sytuacji to rzeczywiście jest czas na odpoczynek i czy to nie jest tak, że Unia Europejska po raz kolejny, no, te mechanizmy działają zbyt wolno, że jednak już powinny odbywać się jakieś spotkania międzyrządowe w tej sprawie i być podejmowane jakieś decyzje, czy nie? Czy to na razie sytuacja nie stoi tak na ostrzu noża? Oczywiście, że powinny, ale na wniosek zainteresowanych państw członkowskich. No czyli Mateusz Morawiecki, dlaczego... jak rozumiem, powinien wyjść z taką inicjatywą, no, tak? Oczywiście, on jest członkiem Rady Europejskiej. Mhm. Unia to nie są jacyś oni. PiS ma swojego komisarza Morawiecki jest członkiem Rady. Ale pomoc Unii może przyjść dopiero na wniosek państwa członkowskiego. Przypominam, Grecy... O taką pomoc się wtedy u szczytu kryzysu nie zwrócili, a wręcz przeciwnie, używając nacjonalistycznych argumentów, takich samych jak w Polsce, suwerenność, powiedzieli my sami, no i problem im narósł, aż nie byli w stanie sobie z nim poradzić. I mam nadzieję, że Polska nie będzie się tak głupio zachowywała nacjonalistycznie, tylko właśnie zademonstruje Łukaszence, że to jest granica całej Unii i jakby tam się pojawili koledzy z innych państw członkowskich pomagający polskim strażnikom, no to by było wiadomo, że Polska nie reprezentuje tylko siebie, tylko całą Unię właśnie. To by było w naszym interesie. Panie marszałku, wiemy, że w tej chwili jest tam około 30 osób na granicy. Trudno to nazywać kryzysem, to jest raczej na razie incydent, ale właśnie pytanie, czy ten incydent zwiastuje pana zdaniem jakiś większy kryzys? Ja już nie mówię tak ogromny jak w roku 2015, ale jednak czy na przykład spodziewa się pan, że Aleksandr Łukaszenka będzie tę sytuację wykorzystywał dalej, kontynuował tę swoją politykę i na przykład zwoził kolejnych ludzi, bo są tacy, którzy twierdzą, że za chwilę na granicy może się pojawić setki, jeżeli nie kilka tysięcy osób. Nie można tego wykluczyć. Myślę, że jesteśmy testowani. To jest bardzo brutalny reżim, który za nic ma los tych biednych ludzi i się nimi posługuje do swoich brudnych, cynicznych gier. Czyli powinniśmy się szykować na kolejny poważny kryzys migracyjny, imigracyjny? Nie mam szklanej kuli. No, my kontrolujemy sytuację, tylko niestety Łukaszenka. No dobrze, a jeżeli chodzi o Łukaszenkę i reżim Łukaszenki, wczoraj już wspominany przeze mnie Włodzimierz Cimoszewicz powiedział, że sankcje nałożone na reżim Łukaszenki były zbyt łagodne, że one dotyczyły głównie kilku osób, oficjeli, że w tej chwili Unia Europejska powinna uderzyć ze zdwojoną siłą i nałożyć sankcje na firmy białoruskie, na to, żeby powinna grać na to, żeby Aleksandr Łukaszenka, po prostu mówiąc wprost, dostał bardzo mocno i boleśnie po kieszeni. Czy zgadza się pan z takim stanowiskiem? No, w tych firmach pracują konkretni ludzie. Ja uważam, że oczywiście sankcje powinny być zwiększone. Mhm. O jednym pomyśle przed chwilą pani wspomniałem. Tak. Ale chodzi o to, żeby to zabolało Łukaszenkę i reżim, a nie Białorusinów. Więc ja uważam, że Łukaszence naprawdę już się nazbierało na akt oskarżenia przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. Mhm. No bo on znowu zabija ludzi. I mnie się zdaje, że prędzej czy później powinien przed tym Trybunałem stanąć. A nie sądzi pan, że może się odbić na nas bardzo niedobrze taka polityka, którą prowadziliśmy w roku 2015, kiedy kryzys imigracyjny dotknął południa Europy, to wtedy Polska mówiła, no to nie jest nasz problem, to jest problem państw południowych. I czy to nie jest tak, że w tej chwili Unia Europejska także powie, to nie jest nasz problem, to jest ich problem i to będzie taki klincz, taka sytuacja, z której będzie bardzo ciężko się wydostać? No, różni ludzie różnie w Polsce wtedy mówili. Oczywiście obecna władza wykorzystywała tamten kryzys do swoich gier politycznych, do szczucia na uchodźców. Pamiętamy wypowiedzi o pierwotniakach, i o tym zagrożeniu, jakim rzekomo była garść syryjskich wdów i dzieci. I teraz znowu próbuje ze swoich kłopotów politycznych kosztem uchodźców się wykaraskać. Ale co do zasady ma pani rację. Okazuje się, że Unia na tych dwóch strategicznych kierunkach ma podobne problemy. Mhm. I że solidarność europejska działa w dwie strony. Że dzisiaj my mamy problem i uchodźczy, i za chwilę te wspomniane w pani programie ćwiczenia
rosyjskie, Zapad. I jeśli chcemy, żeby reszta Europy czuła nasz ból, to wtedy, gdy oni mają kłopoty, my też powinniśmy okazywać solidarność. No bo to nie może działać w jedną stronę, że Unia ma być na nasze posyłki, a jak trzeba samemu coś zaryzykować, czy do czegoś się przyłożyć, to mówimy nie, suwerenność. No bo to oznacza, że nasza część naszej klasy politycznej, szczególnie prawicowej, po prostu jeszcze mentalnie do Unii Europejskiej nie wstąpiła. Ciągle mówi o Unii jako o jakichś onych. Zamykając ten temat, panie ministrze, jeszcze chciałam zapytać o jedną rzecz. Czy sądzi pan, bo to taka trochę klamra w stosunku do początku naszej rozmowy, że Prawu i Sprawiedliwości uda się odbudować te nie najlepsze sondaże właśnie grając na nucie uchodźczej i prowadząc taką, a nie inną politykę wobec imigrantów, czy też nielegalnych imigrantów, jakich nazywają politycy PiS? No, zdaje się, że Kaczyński uważa, że jako Polacy jesteśmy szowinistami, że właśnie można łatwo nas poszczuć na uchodźców. Mam nadzieję, że się myli, że jednak ludzie czują, że ci na przykład Afgańczycy, którzy pracowali dla polskiej ambasady, dla polskiego kontyngentu wojskowego, że to są ludzie, którzy dla nas życiem ryzykowali i że Polska już jest wystarczająco silna i zamożna, żeby części tych prawdziwych uchodźców pomóc, podzielić się z nimi. Mam nadzieję, że ten trik polityczny, który ewidentnie ma miejsce, tym razem się nie uda. To teraz ważna kwestia, jeżeli chodzi o fundusze unijne, dlatego że polski rząd, jak wiemy, nie zdołał uzgodnić Krajowego Planu Odbudowy z Komisją Europejską przed początkiem sierpnia, jak to miało być. No i to oznacza, że nawet jeżeli by to szybko można było nadrobić, choć nic na to nie wskazuje, bowiem, że Komisja miała już wstępnie jakieś uwagi, no to pierwsze fundusze mogą popłynąć do Polski dopiero późną jesienią. Czy tutaj rząd pana zdaniem zaspał i czy sądzi pan, że ten Krajowy Plan Odbudowy w ogóle zostanie przyjęty przez Komisję Europejską? Nie, rząd nie zaspał, przecież nie na tym problem polega. A na czym polega Pamięta problem? Pamięta pani te przez tyle lat gadanie, co tam nam Unia może zrobić? Możemy sobie upolityczniać Trybunał Konstytucyjny, możemy brać pod but wymiar sprawiedliwości, możemy łamać traktaty europejskie. Ta Unia jest bezzębna, nic nam nie zrobią. Hulaj dusza, piekła nie ma. No i teraz się okazało, że jednak ta bezzębna Unia może coś zrobić. No ale pytanie co? Czy rzeczywiście, panie marszałku, perspektywa utraty funduszy unijnych jest realna pana zdaniem? Morawiecki zgodził się w Brukseli na to, że fundusze unijne, zarówno te zwykłe, też olbrzymie, jak i fundusz odbudowy są uzależnione od przestrzegania praworządności, rozumiane jako systemowe zagrożenia dla bezpieczeństwa funduszy europejskich. Węgrom zakwestionowano Krajowy Plan Odbudowy, bo są najbardziej skorumpowanym krajem w Unii, szczególnie jeśli chodzi o wydawanie środków europejskich. No a w Polsce jest ewidentne zagrożenie korupcją związane z nepotyzmem, z upolitycznianiem systemu sprawiedliwości. I zdaje się, nie mam uprzywilejowanej wiedzy, że Unia uznała, że te zabezpieczenia antykorupcyjne w Krajowym Planie Odbudowy są niewystarczające. To wrażenie jest jeszcze potęgowane tym, że Polska jako jeden z zaledwie kilku krajów Unii nie przystąpił do Prokuratury Europejskiej, czyli tej instytucji, która ściga dwa rodzaje przestępstw. Przestępstwa przeciwko finansom Unii i transgraniczne wyłudzenia VAT. No i pytanie, dlaczego, jeśli Polska chce uczciwie wydawać pieniądze europejskie, dlaczego boi się przystąpienia do Europejskiej Prokuratury? Te pytania na pewno Komisja sobie zadaje. No i rząd musi ją przekonać, że nie chce zrobić z funduszami europejskimi tego, co już zrobił z funduszem inicjatyw lokalnych, to znaczy rozdawania pieniędzy po uważaniu tylko gminom pisowskim, a nie dawania pieniędzy innym. No to jest korupcja polityczna. Przecież w tej chwili oni, tam, wie pani, tam pracują inteligentni ludzie, którzy mają pełen obraz sytuacji w Polsce. I oni widzą na przykład to przekupywanie posłów.
Przecież to jest rzecz niesłychana. Panie marszałku, to przepraszam, wejdę w słowo, bo ja nie wiem, czy pan miał okazję oglądać mój poniedziałkowy wywiad z Witoldem Waszczykowskim, którego zapytałam o tę korupcję polityczną i on powiedział, pani redaktor, to nie jest żadna korupcja polityczna, to jest skuteczne prowadzenie polityki polegającej na realizacji programu obiecanego wyborcom w roku 2015 i później. I tyle, nie ma żadnej korupcji według polityków Prawa i Sprawiedliwości. Tylko że Komisja Europejska może mieć w tej sprawie inne zdanie, to znaczy takie jak to, co widzi cała Polska, że głosowania są uzależniane od korzyści. Mm-hmm. To jest korupcja. To jeszcze sprawa związana stricte z polską sceną polityczną, panie marszałku. Czy ja mam, pan jest blisko Donalda Tuska w tej chwili, to akurat wszyscy wiedzą, wszyscy widzą, to nie jest żadna tajemnica. Czy ja mam dobre wrażenie, że Donald Tusk jest, delikatnie mówiąc, daleko zdystansowany do ewentualnej współpracy z Jarosławem Gowinem? No chyba się już o tym wypowiedział, że wie pani, no Gowin kandydował przeciwko Tuskowi na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, więc tam może być szorstko. Mm-hmm. No dobrze, tylko teraz pytanie, jeśli chodzi o taką kuchnię polityczną i taki realizm polityczny, no przecież muszą sobie państwo zdawać sprawę z tego, że bez Jarosława Gowina będzie bardzo trudno zdobyć jakąkolwiek większość na opozycji. Więc teraz pytanie, czy cel nie powinien uświęcać środków w tym przypadku? To nie jest kwestia dla Platformy Obywatelskiej. Gowin w sprawach wyborów kopertowych, w sprawach podatkowych i w sprawach Lex TVN zachował wiarygodność i o ile wiem, jest w intensywnych rozmowach z Polskim Stronnictwem Ludowym. I tam powinna pani kierować pytania o tą współpracę. Ale kieruję do pana i do Donalda Tuska poniekąd, bo no to przecież Tusk właśnie miał być tym wielkim zjednoczeniem opozycji, osobą, która będzie doprowadzała do zjednoczenia opozycji, no bo rozumiem, że większość z państwa uważa, że opozycja do wyborów musi pójść zjednoczona, żeby w systemie Donta mógł móc pokonać Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego pytam pana. To prawda, ale chyba się zgodzi pani ze mną, że jeśli zadaniem Gowina miałoby być przekonywanie takich miękkich, takich wątpiących zwolenników czy posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy uważają, że ta korupcja, ten nepotyzm, ta drożyzna, to szastanie pieniędzmi, że to wszystko za daleko poszło, łamanie praworządności, to oni raczej pójdą za Gowinem do jakiejś konstelacji wokół PSL-u, Koalicji Polskiej, niż do Platformy, prawda? To oczywiście ja nie jestem od tego, żeby odpowiadać na takie pytanie, ale logika to nakazuje. Tylko cały czas pytam o tą zjednoczoną listę opozycji, ale rozumiem, że o wspólnej liście z PSL-em albo Koalicją Polską raczej możemy, albo państwo raczej mogą tylko pomarzyć. Jeśli chodzi o odwołanie marszałek Elżbiety Witek, panie marszałku, jako byłego marszałka Sejmu też pana pytam, czy rzeczywiście pana zdaniem ona dokonała, czy popełniła przestępstwo, no nie tylko takie prawnoformalne, ale także kryminalne, bo tego typu opinie się pojawiły i ja się zastanawiam, czy one nie są zbyt daleko idące. Ja uważam, że popełniła i wbrew kłamstwom w telewizji państwowej zdefiniujmy sobie, co to jest reasumpcja, bo ona się zdarza niezwykle rzadko i na przykład ja ani jednej reasumpcji nie przeprowadziłem wbrew temu, co twierdzi partia rządząca. Czym innym jest reasumpcja, a czym innym jest powtórzenie głosowania? Musimy to wyjaśnić. Więc na przykład, jeśli jest głosowanie w sprawach personalnych, co wymaga niezwykłego naciśnięcia guzika, tylko trzeba na tym malutkim ekraniku najpierw strzałkami wybrać kandydata, zagłosować za kandydatem, potem białym guzikiem niejako wrzucić kopertę do skrzynki, czyli zatwierdzić swoje głosowanie. To jest dość skomplikowane i na ponad 400 posłów często się ktoś pomyli. Na przykład naciśnie biały guzik, zanim wybrał kandydata. I wtedy z sali, ze wszystkich kierunków sali, ja tak miałem, inni też, są głosy, nie, pomyliłem się, powtórzmy, przed ogłoszeniem wyniku. I wtedy czasami się powtarza głosowanie, ale to nie jest reasumpcja, bo nie zostały ogłoszone wyniki. Reasumpcja to jest powtórzenie głosowania już po ogłoszeniu wyniku. I
do reasumpcji muszą być bardzo poważne przesłanki, że na przykład zepsuł się system elektroniczny, że mianowicie wynik ogłoszony nie odzwierciedla tego, jak ludzie głosowali. Mhm. I pomyłka posłów w ogóle nie jest powodem do reasumpcji. Pomyliłeś się, twój problem, ten problem dla ciebie i twojego klubu parlamentarnego. Tym bardziej, że w tym przypadku w ogóle nawet o pomyłce nie można mówić. Bo jak się ktoś pomyli, to natychmiast protestuje. A jak ktoś po godzinie sobie przypomina, że się pomylił, to tylko oznacza, że zmienił zdanie pod wpływem presji politycznej. I to też nie jest powód do reasumpcji. Sądzi pan, że uda się opozycji odwołać marszałek Witek? Czy to raczej marzenia ściętej głowy? Sądzę, że tym razem będzie trudno, że no, PiS tymi metodami korupcji politycznej, ale nie tylko. Ja uważam, że za chwilę oni będą w trybie takim ukraińskim, że tam walizki z pieniędzmi będą krążyły. No ale póki co wydaje się, że większość typu 1, 2 czy 3 PiS nadal ma. I sprawa ostatnia, panie marszałku. Pomylili się, jak wiemy, przynajmniej tak twierdzili posłowie Pawła Kukiza z klubu, a właściwie z koła Kukiz 15. Paweł Kukiz zapowiedział pozew przeciwko panu za te słynne słowa już po głosowaniu w sprawie ustawy medialnej, lex anty-TVN. Czy pan Pawła Kukiza przeprosi, czy mamy się szykować na batalię sądową? No ja przede wszystkim nie wierzę, że oni się pomylili, bo jak już mówiłem, jak ktoś się myli, to natychmiast protestuje. Ja uważam, że oni kłamią, że po prostu pod presją polityczną zmienili zdanie. No ale przypomnę, że ja tylko wykonałem wolę pana posła Kukiza, który powiedział, że nie tylko jeśli zostanie politykiem, chce być nazywany szmatą, ale jeszcze, że prosi, żeby mu napluć w twarz. No, ja tego nie zamierzam wykonywać. Poza tym tam jest jeszcze druga możliwość, bo mówiłem, że być może jest durniem, który nie rozumie, w czym bierze udział. Więc podtrzymuję swoje stanowisko. Wykonałem prośbę pana posła Kukiza, no i czekam na pozew i będę starał się przekonać sąd, że wykonanie czyjejś prośby no nie jest, nie powinno być karane. Radosław Sikorski, były marszałek Sejmu, były minister spraw zagranicznych, eurodeputowany Koalicji Europejskiej. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dużo zdrowia życzę i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję. Dzięki.